Krzysztof Kwaczek. Listę rankingową zadań powierzonych z zakresu budowy i dalej jak ta nazwa powierzona zadania. Tu są trzy zadania: modernizacja obiektów przy ulicy na Błoniach użytkowanego przez RKS Biuwenia i jego podnajemców oraz modernizacja tego obiektu. 20 tysięcy złotych, modernizacja obiektu przy ulicy Kościuszki 16, 5 tysięcy złotych, modernizacja obiektu przy ulicy na Błonia 1 użytkowanego przez Kaskowski, jego podnajemców, 2,5 tysiąca, realizatorem wszystkich zadań jest ZIS. W związku z brakiem wstępnych założeń do projektu budżetu potem wyznaczono na wyrównanie zadania pod powierzoną ustawą o wysokości środków roku bieżącego, bo nie ma tych założeń do budżetu. I tak, to taka pierwsza, bo wiem, że są pewne kontrowersje co do przeznaczenia pieniędzy na kluby sportowe, tylko proszę pamiętać, że te kluby jednak odgrywają bardzo ważną rolę społeczną, bo dają możliwość spędzenia na przykład młodzieży tu czasu za stosunkowo małe pieniądze, czyli to jest, bo na przykład w Wielkim Śródzie Juwenilni składka, która upoważnia do korzystania z zajęć organizowanych przez te kluby wynosi 10 zł miesięcznie, czyli to jest też pewna forma pomocy dla biedniejszej młodzieży, że mogą mieć zapewniony czas przy stosunkowo małych pieniądzach. I też druga ważna sprawa, wszystkie te obiekty to należą do miasta, więc i zarówno w umowach użytkowania i dzierżawy po stronie miasta jest obowiązek utrzymania substancji, więc my nie jako realizujemy po prostu dzień zajęcia miasta, realizujemy obowiązek miasta. A co do kwot na poszczególne zadania, to największa kwota została przeznaczona na Juwenię, ponieważ ten klub w ostatnich latach najmniej by było wyznaczanych pieniędzy, a obiekt jest w bardzo złym stanie i no, generalnie w stanie rozsypki. Wymaga natychmiastowych działań w wielu obszarach. Ta kwota 20 tysięcy prawdopodobnie starczy tylko na remont toalet, ale to zawsze będzie jakiś już krok w stronę poprawy tam sytuacji. No, w tym klubie około 130 jest zawodników. Na Dwiśniadew jest parę takich drobnych remontów i tutaj to 5 tysięcy na pewno się przyda. Na Dwiewinieckim generalnie jest taka wizja, że z priorytetów współpracować to zadanie powierzone, to ma być przeznaczone na modernizację murawy, bo murawa jest w złym stanie, no i to sprawa zagrożenia dla bezpieczeństwa, to jest ważne, że co jakiś czas można wymienić murawę. No. Szanowni Państwo, zarząd zaopiniował ten projekt uchwały negatywnie i odniosę się dlaczego. Stoimy na stanowisku, że nie powinniśmy kierować pieniędzy przede wszystkim cząstkowo w stosunku do zadań, które zostały kosztorysowo wycenione, tak? Po objeździe tych obiektów. Pozostawiamy w ten sposób możliwość zarządowi infrastruktury sportowej dowolnego wydawania tych pieniędzy, nie kierując konkretnie na jaki cel. I nie zgadzamy się z takim formułowaniem uchwał. Dwa, zarząd proponuje dwie poprawki do tego projektu uchwały. Ja pozwolę sobie je przeczytać, żeby Państwo wiedzieli. Po pierwszej poprawce wyjaśnię dlaczego. Poprawka pierwsza. Paragraf 1 uchwały otrzymuje brzmienie. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 27 500 zł na zadanie powierzone z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowych szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2014 na modernizację obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 48. I poprawka druga, to już jest bardzo taka formalna, dopisuje się paragraf 2 w brzmieniu uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, gdyż w tym projekcie uchwały nie ma wobec tego paragrafu, a musi być. I teraz odnoszę się do tej pierwszej poprawki. Proszę Państwa, uznaliśmy, że mamy bardzo ograniczone środki priorytetowe na przyszły rok. Dobrze wiemy, że bierzemy udział w pilotażowym programie budżetu partycypacyjnego, na który przeznaczyliśmy 100 tysięcy, jak i również właśnie przeznaczyliśmy dużą kwotę na modernizację, a tak w zasadzie możemy powiedzieć budowę nowych obiektów przy Szkole 48. I przeznaczając całą tą kwotę na właśnie pierwszą część budowy tych obiektów przy 48, o tyle pieniędzy mogliśmy na zarządzie zwolnić z tego zadania, prawda, z priorytetowym zadaniem. Czyli została nam dzięki temu rezerwa. Ona nawet nie jest w tej wysokości. I to był taki zabieg, żeby ratować jak najwięcej priorytetów, które już można dawać na dowolny cel. Poza tym zarząd też stoi na stanowisku, że
dawanie drobnych pieniędzy, bardzo drobnych dla tych klubów, to jest takie troszeczkę no, wyrzucanie tych pieniędzy w gruncie rzeczy, dlatego że potrzeby tych klubów są gigantyczne. My na dobrą sprawę, jeżeli dajemy te drobne, a oni nie są w stanie zorganizować większych pieniędzy, to my i tak nie pomożemy w niczym. I stoimy też na stanowisku, ja nie ukrywam, że mnie się nie podoba interpretacja, jaka istnieje w Krakowie, ale to jest moje osobiste zdanie. W nazwie jak byk jest napisane, że to jest powierzone z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej. Nie mogę pojąć interpretacji, dlaczego my mamy finansować kluby sportowe, a miasto nie chce zasygnować na to większych pieniędzy. W gruncie rzeczy mamy co budować w szkołach, i powinniśmy to realizować, to powinien być główny cel dzielnicy. To tyle w imieniu zarządu i swoim. Marek Sikora, pierwszy, to się Przewodniczący powiedział nieprawdę, że te pieniądze wystarczą tylko na cząstkową realizację zadań. Nie. Każdy z tych pieniędzy wyznaczy na realizację całego zadania, w przypadku Rumenii na modernizację to, ale w przypadku Kościół nadwiślano na modernizację fatni sportowych, w przypadku Zbrojeńskiego was priorytetami na modernizację murawy, więc te pieniądze w całości wystarczą na realizację tych zadań. Po pierwsze. Po drugie... Modernizacja murawy na Zbrojeńskim 42 tysiące Po drugie, wiem, że nazwa zadania jest ogólna, tyle, że od początku kadencji przyjęliśmy taką metodę wydawania pieniędzy ze względu na procedury ZIS-owskie i problem spowodowany z wydawaniem pieniędzy, te zakresy rzeczowe były szczegółowe i też jak czasami zostają jakieś resztki pieniędzy po realizacji zadań, też można pokazać zwiększyć modernizację, no, ale te pieniądze mogą być tylko wydane na modernizację substancji, na nic innego, bo sama nazwa modernizacja, nie ma ryzyka, że nawet prezes sobie kupi plazmę za to, prezes klubu sportowego. No. Nigdy tego nie sugerowałem, przepraszam. No i przepraszam, bo nie wiem, kto się zgłasza, że Kuba, Paweł, Marcin. Jeszcze chciałem dokończyć. Proszę. Z jednej strony wiem, że zadanie to 48 wymaga spółek zakładu finansowych, trzeba poszukać oszczędności, tylko pytanie do zarządu, czemu na nie chciał ściągnąć tych pieniędzy z kujerzów, więc nie czy woli wydawać na własną promocję pieniądze zamiast na kluby sportowe dla dzieci, to nie odmienię tego. Przepraszam, odpowiem w imieniu zarządu, może przepraszam za to, za ten kolokwializm, co ma się mi do wiatraka, no kiedy mogę odpowiedzieć. Szukaliście oszczędności, prawda? Więc... Tak, szukamy oszczędności, uważamy, że projekt uchwały został przygotowany wadliwie i nie pierwszy raz, bo rok temu tak samo. W związku z tym nie zgadza się zarząd na projekt uchwały, które nie są precyzyjne, dokładne i nie przeznaczają. No, przepraszam bardzo, teraz Kuba, potem Paweł, Andrzej, Marcin. Krzysiu, chciałbym, żebyś przejechał się na Bielany i porozmawiał z młodzieżą, która ma za rozrywkę spożywanie alkoholu zamiast zamiast grania na boisku w piłkę i żebyś powiedział im wprost, że wolisz, żeby sobie pojechali, że na klub im dasz za remont toalety jakiegoś klubu piłkarskiego, a nie na boisko, które jest od kilku 10 już chyba lat, odkąd ja mieszkam na Bielanach, jest taki sam stan tego boiska, więc i tam nic się nie zmienia, więc jak masz odwagę, proszę bardzo, powiedz im, że wolisz remontować toalety. Mogę dalej, proszę Andrzej. No, według słów dyrektora Kowala odnoszę się tylko do murawy na Zbierzmieckim, remont murawy na Zbierzmieckim to jest 42 tysiące złotych. Tu mamy 2,5, a w priorytetach mojej pamiętam 7, tak? No. Czyli to tak naprawdę wystarcza na w najlepszym wypadku 1/4 boiska, to tyle. Paweł Pejrz. Chciałem odnieść głównie do klubu sportowego KS Nadwiślan, który jest akurat w moim okręgu i no, chciałem tutaj nie zgodzić właśnie ze słowami przewodniczącego, który twierdzi, że te pieniądze powinny być tylko na kluby osiedlowe, czy tam szkolne infrastrukturę sportową, bo u nas akurat na Półświętojeżyńskim, który nie jest osiedlem, zacznijmy od tego, nie ma w ogóle przecież żadnych innych klubów niż tylko te sportowe. Między innymi właśnie sąsiadujący z KS Nadwiślan klub jako klub przebierczy, w którym miałem możliwość ćwiczenia, został zamknięty z tego powodu, że było brak środków.
Moim zdaniem takie 5 tysięcy dla takiego malutkiego klubu, jak ktoś tam był, chociaż raz widzicie, jakie tam są potrzeby, to jest akurat duży zaszczyt finansowy, więc nie zgadzam się z tym, że to jest dla pozdrowienia środków. Ja mam tak pytanie, czy te kluby, które są wymienione w projekcie uchwały, nie zgłosiły zapotrzebowania na te środki? Nie zgłosiły. Czy te zadania są priorytetowe? I te będą nie konsekwencje w tym, co powiedział przewodniczący, no bo jeżeli z jednej strony dajemy nierozdrabnione i dajemy na jedno duże zadanie szkolne, nazwijmy to pomijając kluby, no to jeżeli mamy pominąć te trzy, które się uchwały, no to należałoby też... Momencie, przepraszam, ale dwa dni państwo, momencie, Marcin, proszę o ciszę. Marcin, mówię to z wami. W punkcie piątym uchwały, którą będziemy za chwilę głosować, czyli 7 tysięcy dla Zmierzynieckiego i 5700. Jeżeli konsekwentnie, no to faktycznie na szkolne, bo nie widzę tutaj uzasadnienia merytorycznego, dlaczego mamy dać 7200 na zakup sprzętu dla Zmierzynieckiego, a nie dać 5000 na Nad Wiślan. No, chodzi o zasadę, nie chodzi o to, co, bo jeżeli czyli to, powiedział Szczęsny, że... Ja odpowiem zaraz. Ja zrozumiałem pytanie, że chciałem uchwalać. Ja odpowiem na szkolne kluby sportowe, czy tam osiedlowe, no to nie dajemy na kluby jako takie. To, czy... Ja tak, Łukasz teraz. Widzę, że konsekwencje to nie... To nie jest, znaczy może on jest świętego, że gdzieś na Pomyślu może jest mało tych klubów, ale budujemy właśnie wojsko w szkole 31. Tak samo jest infrastruktura przy gimnazjum, czy w zespole szkół nr 18. Zamknięta obecnie z powodu właśnie tego, że tam też, no zwadnijmy, nie wnikajmy w to. W każdym razie tam też wypadałoby ją przywrócić dla mieszkańców. I jest bardziej powszechna i ogólnie dostępna niż klub sportowy. Ale tak też zauważmy, że to nie wyklucza, że nie pomożemy tym klubom, na przykład z rezerwy, czy też od klub priorytetowy. Więc najbardziej myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, czemu nie? Ale zawsze przyjmowaliśmy zasadę, że jeżeli możemy wydać na coś środki powierzone, żeby tylko zwolnić sobie możliwość rezerwy czy przesunięć na projekt, tak, to właśnie tak zawsze robiliśmy. Dlatego, że wybrali projekty sobie łatwiejsze, możemy je wydać na dowolny cel, szybsze. I w ten sposób bym właśnie też rozumował, że jest sens jak najbardziej wzięcie 27 tysięcy na 48, bo to jest 27 tysięcy te wymienia priorytetów. Ja wiem, możemy wydać także na te kluby. Raczej tak. Pozwolę sobie zabrać głos, potem przyjdzie oczywiście. Do Pawła najpierw odpowiedź. Przepraszam, że mało wyraźnie powiedziałem, powtórzę jeszcze raz. Moim zdaniem nie ma sensu wydawanie pieniędzy w odniesieniu do tego, że miasto oczekuje do nas utrzymywania infrastruktury szkolnej, osiedlowej, również klubów, a daje nam 27 500. Według mnie rada powinna być stanowcza, może bardziej niż nawet Marcin wskazał, że przeznaczamy z priorytetów i w pewien sposób wysłać sygnał, nie chcemy utrzymywać klubów sportowych, jeżeli dostajemy tylko tyle pieniędzy, a na naszej głowie jeszcze są obiekty sportowe szkolne. To jakby, żeby uzupełnić. Druga rzecz, różnica między powierzonymi a priorytetami jest taka, że to, co na przykład daliśmy w priorytetach, nie możemy dać z powierzonych, ponieważ z powierzonych możemy tylko remontować, a jak zwrócicie uwagę na priorytetach później, przeznaczamy na zakup sprzętu, czego nie możemy zrobić z powierzonych. I uznaliśmy, że o tyle, ile Rada może zaakceptować, że młodzież trenuje w tych klubach i braki są sprzętowe, więc chcemy im pomóc, ale nie widzimy powodu, czy tak przygotowanym projekcie uchwały, powtarzam jeszcze, gdzie nie jest zapisane, co chcemy remontować, żeby przeznaczać pieniądze z tej części remontowej i dodatkowo szukamy oszczędności na priorytetach. To jest dodatek. To nie jest jakby cel główny sam sobie, ale podatek. Nie wiem, czy to dosyć skrupulatnie wzięło. Nie, już to jest dużo jaśniejsze niż... To przepraszam, że z skrupulatnie troszkę mówiłem wcześniej. Krzysiek, potem na to. Odpowiem kłopie na Polskiemu. Pieniądze na... Zgadzam się, że budowa tego wojska w 48 jest bardzo potrzebna. Pieniądze na są przeznaczone w projekcie uchwały, które to sobie są pieniądze w WPS, jest to spisane, więc wśród tych finansowaniu, które jest obecnie zapewnione w priorytetach, można spokojnie to zadanie realizować, nie ma z tym problemu. A jeżeli się chce szukać oszczędności na priorytetach, to moim zdaniem źródłem tych oszczędności nie powinny być kluby sportowe, które i tak bardzo cienko przeddą. Rozumiem, że mogę
często chce zmieniać politykę miasta w tej sprawie, no tyle, że obawiam się, że polityki miasta nie zmieni, a jedyną konsekwencją będzie taka, że kluby sportowe dzięki tobie, Jadrzejowi Hawankowi nie będą miały żadnych praktycznie pieniędzy, więc to jest konsekwencja, tym bardziej, że mam wrażenie, że zawód nie do końca jest zorientowany w sytuacji w klubach pokierstwa, dlatego że nie pan przypomniał sobie, żeby członkowie zawodu uczestniczyli w objazdach obiektów sportowych w tym roku, ani w zeszłym roku. Nie przypomniał sobie, żeby chociaż ktokolwiek z członków zawodu był na objazdach. Też na komisji sportu też nie przypomniał sobie, żeby członek zawodu, który jest członkiem tej komisji, czyli Andrzej Kawarek, bo ostatnio raz byłeś pół roku temu, żeby wypoznać na komisji sportu. Raz. No, ponieważ zostałem wywołany imiennie i z nazwiska, czy mogę ad vocem. Po pierwsze, poza klubem sportowym, który się nazywa Nadwiśla, to w jednym i w drugim jestem tyle razy w roku, że podejrzewam, że jest to przynajmniej 3 razy częściej niż pan przewodniczący Komisji Edukacji. Na Zbierzniewskim ostatni raz byłem w zeszłym tygodniu, jeżeli kogoś to interesuje. Po drugie, teraz ja mówię. Po drugie, jeżeli chodzi o kwestie finansowania klubów sportowych, to bardzo proszę pana przewodniczącego, żeby przeznaczył tylko 10% tej kwoty, którą ja załatwiłem dla Zbierzniewskiego. Ja, Andrzej Hawranek, konkretnie. Tylko 10% nie znajdzie. To po drugie. Po trzecie, na temat tego projektu uchwały, którą mamy przed sobą, pokazałem ten projekt panu dyrektorowi Kowalowi, czyli dyrektorowi ZIS-u. Ucieszył się niezmiernie się ucieszył i prosił mnie ze wszystkich sił, żeby Rada Dzielnicy przyjęła taką uchwałę, jaka wyszła z Komisji Sportu. A teraz powiem dlaczego. Na podstawie tej uchwały do klubów sportowych na Zbierzyńcu nie trafi ani złotówka. Ani złotówka. Dlatego, bo wszystkie zadania, które są tu wymienione, są niedoszacowane i to mocno, a za to dajemy pełną swobodę w wydawaniu tych pieniędzy z listowych. Także, jeżeli podejmiemy tą uchwałę, to możemy być pewni, że do klubów sportowych na Zbierzyńcu nie trafi ani złotówka. To tyle. Ja tylko jeszcze odpowiem, zanim Krzyśkowi dam jeszcze raz głos. Ja rozumiem, że możemy sobie personalne wycieczki różnego rodzaju tutaj prowadzić. Możemy oczywiście udawać, że zarząd, mówić, że zarząd nie wie, ale no tak, panie przewodniczący Komisji Sportu, jest, że akurat po objazdach, w których pan uczestniczy, jest protokół. Ja ten protokół mam i czytam, i widzę, jakie są kwoty i za co, i zupełnie nie mogę pojąć, dlaczego komisji nie stać było na to, żeby wpisać konkretne zadanie i konkretną kwotę, tylko jakąś kwotę, która być może odpowiada temu zadaniu, może innemu, bo tak jest rzekomo łatwiej. Ja się nie zgadzam z tym, również tu zgadzam się ze słowami Andrzeja Hawranka, że oddajemy w ten sposób prawo ZIS-owi do wydania pieniędzy dowolnie. W sytuacji, kiedy uzna, że jest niedoszacowana dana inwestycja, nie realizuje i ma prawo zgodnie z procedurą przeznaczyć na co chce, sam zarząd. I może zmienić finansowanie, jedno, na co przeznaczyć całe pieniądze na jeden klub. Nie podobało nam się od początku ten projekt uchwały, dlatego że jest wadliwy i to jest podstawowa sprawa. Proszę, ja myślę, że zmierzamy do ostatniej kolejki głosów. Krzysztof, Marek, Marcin. Po pierwsze, problemem właśnie jest to, że tylko Zbierzyniecki dostawał większe pieniądze, a inne kluby nie dostają pieniędzy. I nie wiem, czy to ze względów towarzyskich, czy z jakichś innych, ale właśnie to jest podstawowy problem. I z tego, co kojarzę, to te pieniądze były z budżetu miasta. Czy pan radny załatwił sprawę tych pieniędzy? Prosiłbym o odpowiedź, bo to były zarówno z prywatnych pieniędzy, jak i z pieniędzy budżetu miasta. I podtrzymuję deklarację 10% zarówno jednych, jak i drugich. Proszę. I do tego nie wiesz, nie słyszę. Mam wniosek formalny o zakończenie Proszę. To jest podstawowy problem, że tylko Zbierzyniecki otrzymuje większe pieniądze od dzielnicy, a inne kluby, w których też dużo osób działa, nie otrzymują pieniędzy. Po drugie, to co pan Andrzej Kawarek mówi na temat ZIS-u jest kompletną nieprawdą. Były realizowane tak zadania, ZIS akceptuje taki sposób formułowania zadań. I też pamiętam Andrzej, jak mówiłeś na sesji styczniowej, że robienie senatorskich protokołów oznacza jej nierealizacja, to tak został rozstrzygnięty. No często Andrzej mówił różne rzeczy, mówił, a potem okazuje się... Przepraszam bardzo, ja rozumiem, że pan radny zarzucił mi publicznie kłamstwo w tej sytuacji, tak? Nie powiedział pan, że jest nieprawdą. Rozumiem, że zarzucił mi pan publicznie kłamstwo.
stosunku do tego, co inspektorzy mi mówili, nie mieli zastrzeżeń, że ja się nie pytam, czy zarzucił mi pan publicznie kłamstwo, czy nie? Czy to jest kłamstwo, co będzie mogło ukazać was? Ja bardzo proszę o... Więc nie zarzucam kłamstwa. Ja bardzo proszę o przerwanie po naszym momencie. Ponieważ pan radny mi nie zarzuca kłamstwa, to ja proszę, żeby się wycofał ze słów, że mówię nieprawdę. Co do senatorskiej, mówię, że nieprawda jest nagranie w internecie. Powiedział pan przed chwilą, że pan Andrzej Hawranek permanentnie mówi nieprawdę i jest nieprawdą. No w jednej kwestii się wtedy myliłeś, no to pan pozostałeś się nawet trochę przesadziłem, no. Dobrze, ja proszę panią Jarzma, żeby naszą rozmowę ściśle zaprotokołować. Dobrze, pan Marek w następnym głosie tu pytanie do Marka, bo... Użyliśmy potocznego wniosku. Masz do wyboru dwa wnioski. Zamknięcie listy mówców, co zobliguje, że jeszcze Marcin będzie mógł zabrać głos, do którego się zgłasza, lub przerwanie dyskusji, które musimy głosować natychmiast bez wydzielenia Marcina. Zamknięcie listy mówców na zgłoszeniach do listy mówców. Tu jeszcze Marcin, w związku z tym proszę bardzo, Marcinowi udzielam głosu, głosujemy zamknięcie listy mówców, tak? Dwa pytania, już takie bardziej merytoryczne. Czy to się mówi, że oprócz tych dwóch klubów zwierzynieckich i KKW 1929 inne kluby prezesi zgłaszali potrzebę zakupu sprzętu i czy istnieje taka potrzeba? Pierwsze pytanie. Drugie to czy ta kwota 107500 bez tych 27 tysięcy jest wystarczająca na ukończenie obiektów w szkole numer 48? Pierwsza odpowiedź. Zgłaszali takie zapotrzebowania, choć pewnie przykryte, tak jak będziemy, Krzysztof powie, że podobno się Zwierzyniecki wycofał z zakupu, a jednak woli Murawę. Natomiast klub KKW zgłaszał zakup kajaków, co prawda wnioskują aż o 10 kajaków, co jest kwotą prawie 30 tysięcy złotych. A jeśli chodzi o drugie pytanie, przepraszam, nie potrzebujemy, 135 uwzględniliśmy już to, przygotowując priorytety, byliśmy przygotowani do tej poprawki. Wniosek formalny o zakończenie listy. Przepraszam bardzo, ale był wniosek formalny o zakończenie. Podjęcie dyskusji za podstawienie wyborów, przewodniczący ma pomysł, podjęcie zakończenie dyskusji do wszystkich. Tak jak byłem. Rozumiem, że chcesz się jeszcze odnosić jeszcze raz ponownie do wszystkiego. Nie do wszystkiego, tylko jedno oświadczenie chciałem wygłosić. Co do mojej wypowiedzi wobec radnego Andrzeja Hawranka. Chodziło mi tylko o sprawę senatorską. Absolutnie nie twierdzę, że pan radny Hawranek kłamie. Tylko co do senatorskiej, co jest w nagraniu ze stycznia. Czy rozumiem, że kłamanie w stosunku do senatorskiej, tak? O tej wypowiedzi. Że nie zostanie zrealizowana, ale jest w szoku realizacja. O to mi chodzi. I kłamałem, że nie zostanie zrealizowana, tak? Ja tylko chciałbym dodać, że jeżeli to ma być w formie oświadczenia, to bardzo bym prosił w obu wnioskach i powinno być, jeżeli ma być do protokołu dołączone w formie pisemnej. To tylko tyle, jeżeli już trzymamy się regulaminu. Szanowni Państwo, kto jest z Państwa za zamknięciem listy mówców? Czyli de facto przerwanie dyskusji. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę Państwa. Zamykamy listę mówców. Wpłynęły dwie poprawki poza rządu. Przypominam pierwszą poprawkę. To jest poprawka, która kieruje wszystkie środki powierzone w tym zadaniu na modernizację obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 48. Kto z Państwa jest za tą poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pierwsza poprawka została przyjęta. Szanowni Państwo, poprawka numer 2. Dopisuje się paragraf 2 w brzmieniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za tą poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przepraszam. Szanowni Państwo, przepraszam najmocniej. No, może wyjaśnię, żeby Państwo wiedzieli. No, Państwo odrzucacie lub przyjmujecie się coś, co jest obligatoryjne w uchwale, więc nie za bardzo wiem, być może nie zrozumieliście, co głosujemy. To można głosować jak coś. Tak, oczywiście. Natomiast... Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały wraz z przyjętymi poprawkami?
Kto jest przeciw? No to pani jest pani przeciw. Jestem przeciw. Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta. Przechodzimy, proszę Państwa, do druku.